Dzień dobry, panie marszałku. Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Opole. Za 3 godziny zaczyna się pikieta pod urzędem miasta w Grodkowie. Z zapowiedzi wynika, że mieszkańcy 3 gmin i 2 województw będą protestować przeciwko budowie dużej farmy wiatrowej. Urząd Marszałkowski śledzi te inwestycje? Oczywiście, że śledzimy, między innymi dlatego, że w roku 2010 przyjęliśmy plan rozwoju energetyki odnawialnej w naszym województwie. Wyznaczyliśmy pewne cele, pewne kierunki, zadania, konsekwentnie je realizujemy. Jednym z elementów jest również monitorowanie to, co się dzieje w tym zakresie w województwie. Przypominam również, że utworzyliśmy Regionalne Centrum Ekoenergetyki w Łosiowie. Centrum, które edukuje, centrum, które promuje energetykę odnawialną, centrum, w którym prowadzi się również badania z udziałem naszych naukowców i między innymi to centrum i pracownicy tam zatrudnieni monitorują sytuację w energetyce odnawialnej. Urząd Marszałkowski nie jest stroną w tych sporach, nie jest też inwestorem, ale jak rozumiem jest zainteresowany w tym, żeby tego typu inwestycje się rozwijały. Rzeczywiście marszałek, samorząd województwa stroną nie jest, a szkoda, bo powinien mieć wpływ na, bezpośredni wpływ na regulacje w tym zakresie. Przypominam, że marszałek samorządu województwa odpowiada za rozwój regionalny, a ten rozwój kreuje się między innymi poprzez właśnie politykę energetyczną. Tego wpływu nie ma. Natomiast samorząd województwa to środki unijne przeznaczone na rozwój regionalny i tutaj wpływ na kreowanie pewnych procesów oczywiście jest. Przypominam, że w latach 2007-2013, a więc z puli środków unijnych przeznaczonych na rozwój regionalny, tylko dla jednostek samorządu terytorialnego, tylko dla podmiotów publicznych wyznaczyliśmy i rozdzieliliśmy kwotę ponad 17 milionów euro właśnie na wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej. A choć więc tam nie wiatraki, tam jakby innego typu kolektory działania. Słoneczne, pompy ciepła przede wszystkim. Ale również spora pula środków była w ramach RPO przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców. Te środki były wydatkowane, a następnie potem rozdzielane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki i z tego wsparcia kilkuset przedsiębiorców skorzystało. Co skutkowało budową na przykład nowych elektrowni wodnych, czy też budową farm wiatrowych. No właśnie, farmy wiatrowe. Protestujący dodatkowo twierdzą, że powstaje tam największa farma wiatrowa w Polsce. To prawda? Według planów, w których jesteśmy posiadaniu, na terenie powiatu brzeskiego, czyli między innymi w gminie Grodków, miałby powstać w sumie około 150 turbin. I byłaby to jedna z większych farm wiatrowych nie tylko w Opolszczyźnie czy na Opolszczyźnie, ale również w Polsce. Protestujący boją się tak zwanego efektu skumulowanego. No, pokazują mapę, na której widać, że wioski, domy są otoczone przez te wiatraki. No i martwią się, że no, skutek zdrowotny może być niszczący. Jest coś na rzeczy? Wie pan, o korzyściach, o plusach energetyki odnawialnej chyba rozmawiać nie trzeba. One są oczywiste. I te korzyści środowiskowe, i te korzyści finansowe dla gmin, dla osób, które sprzedają, które dzierżawią ziemię, na których te turbiny są stawiane. Myślę, że ta sprawa jest bezdyskusyjna. Natomiast oczywiście nie wolno tutaj nikogo na siłę uszczęśliwiać. Jeżeli społeczność lokalna tych wiatraków sobie nie życzy, ze względów na przykład estetycznych, ze względów zakłócenia pewnego krajobrazu. No także obaw zdrowotnych, nawet jeżeli są nieuzasadnione. Nawet jeżeli one są uzasadnione, bo są nieuzasadnione, to myślę, że jestem przekonany, że na siłę tych inwestycji prowadzić nie można. Natomiast to musi być oczywiście większość, a nie tylko niewielki procent, niewielka grupa osób. Mam wrażenie... Natomiast warto przy tej okazji przypomnieć, panie redaktorze, że w 2010 startowaliśmy prawie od zera. Ten udział w łącznym bilansie energetycznym energetyki odnawialnej w naszym województwie nie przekraczał 2,5%. A teraz? W tej chwili zbliżamy się już do średniej krajowej i według naszych wyliczeń wynosi on prawie 8%. Stało się to dzięki przede wszystkim środkom unijnym w ramach i dofinansowania krajowego. Przypomnę chociażby program operacyjny Infrastruktura i Środowisko, czy środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale w szczególności środki regionalnego programu operacyjnego. Wspomniał pan o tej woli lokalnej społeczności i jeśli dobrze pamiętam, to województwo można podzielić na dwie części. Są takie gminy, które w swoich planach zagospodarowania przestrzennego w ogóle wykluczyły możliwość stawiania wiatraków i są takie, które no, nie powiedziały nie. I tam się te inwestycje pojawiają. Jest ich ostatnio coraz więcej.
Tak, wtedy, kiedy po raz pierwszy mówiliśmy o energetyce odnawialnej, to był rok 2008. Były trzy stare, wysłużone turbiny w miejscowości Jemielnica o łącznej mocy niecałe 0,5 MW. W tej chwili mamy tych turbin, panie redaktorze, 45 o łącznej mocy 90 MW, a więc postęp no, bardzo, bardzo dynamiczny. Są rzeczywiście gminy, są miejscowości, gdzie ten proces inwestycyjny poszedł szybko. Bo tam nie było protestów. Bez protestów społecznych, tak. No oczywiście musi być plan zagospodarowania przestrzennego, który to uwzględnia. Trzeba przejść całą ścieżkę decyzyjną z zakresu oddziaływania na środowisko. No i potem konsekwentnie realizować cykl inwestycyjny. I rzeczywiście są miejscowości, gdzie się to udało, gdzie bardzo szybko doprowadzono do realizacji inwestycji. No mamy Kamiennik na przykładem przykład. Jest tutaj Kamiennik, ale przykładem jest również Pągów koło Namysłowa. Są miejscowości, gdzie pomimo trudności i barier ten proces jest realizowany. Przypomnę tutaj chociażby Kluczbork, Branice, Pawłowiczki Polska Cerekiew, Walce, Paczków. Natomiast są miejscowości, gdzie samorządowcy, gdzie społeczność powiedziała nie. I tamta energetyka, w szczególności wiatrowa, bo to ona budzi najwięcej emocji, nie będą realizowane. I to jest wola, świadoma wola mieszkańców. Mają do tego prawo. I basta od tutaj uszczęśliwienia na siłę. No choć mamy też takie przypadki, gdzie część mieszkańców jest przeciw, a władze samorządowe są za. I to jest przykład Grodkowa. I stąd ten narastający konflikt. No tu jest pewien konflikt rzeczywiście, bo wszystkie kwestie środowiskowe zostały już dawno rozstrzygnięte. Była sprawa nawet w sądzie wygrana na korzyść inwestora. A więc zgodnie tutaj z decyzją z kierunkiem gminy. Natomiast część mieszkańców rzeczywiście konsekwentnie tą inwestycję oprotestowuje. Jeszcze raz podkreślam, mają do tego prawo. Natomiast no, należałoby w sposób taki absolutnie bezstronny, nieupolityczniony, pozbawiony emocji, raz jeszcze te wszystkie zarzuty, które formułuje komitet protestacyjny, prześledzić. Myślę, że tutaj naprzeciw mogą wyjść nasi opolscy naukowcy, na przykład profesor Boczar, który w tych sprawach się specjalizuje. No jest też Regionalna Rada Ochrony Przyrody, która może opiniować tego typu działania. Tak jest, są specjaliści w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Myślę, że przez te lata wykształciliśmy tutaj prawdziwych ekspertów, którzy w tego typu sprawach mogą służyć swoją radą, swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami. Natomiast no, bardzo często, ja nie twierdzę, że w tym przypadku, ale często w Polsce się dzieje tak, że te procesy są mocno upolitycznione, ze szkodą oczywiście dla inwestycji. Problemem chyba jest to, że nie ma jasnych reguł, jasnych zasad co do tego, gdzie można te wiatraki stawiać. Problemem jest na przykład odległość. Czy to musi być 1,5 km od zamieszkanego domu, kilkaset metrów. Chyba nie ma na to jasnych reguł, nie ma jasnej ustawy. Wie pan, no, należałoby zwrócić uwagę, że jednak w ostatnim czasie to przyspieszenie legislacyjne nastąpiło. Jeszcze kilka lat temu był dokładny bałagan taki decyzyjny, bo ta energetyka odnawialna była rozproszona dosłownie i w przenośni, bo była w kilku ministerstwach i tak naprawdę nie było ministra, nie było podmiotu, by rozmawiać o kierunkach rozwoju. W tej chwili to jest centralizowane. To po pierwsze, został przyjęty mały trójpak. Czekamy w tej chwili na przyjęcie przez parlament finansowania tej energetyki, a właściwie rozliczeń pomiędzy wytwórcą a odbiorcą. Natomiast też należy zwrócić uwagę, i to jest jak gdyby fundament, że my jednak tej energetyki odnawialnej, tak jak na przykład nasi zachodni sąsiedzi, rozwijać nie będziemy. I o tym mówił bardzo wyraźnie pan premier. No w końcu mamy i elektrownię Opole do rozbudowy, i kopalnię węgla kamiennego. No, trudno byłoby o tym zapomnieć. No, specyfika polszczyzny jest tego najlepszym dowodem, natomiast warto przypomnieć, że Polska węglem stoi i naszym podstawowym surowcem energetycznym jest właśnie węgiel, zaś energetyka odnawialna ma być niezbędnym dodatkiem. My jesteśmy zobowiązani jako kraj członkowski Unii Europejskiej do wypełnienia dyrektywy klimatycznej, klimatyczno-energetycznej. Ona zobowiązuje nas, że do roku 2020 15% energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych. Polska jako kraj zbliża już się powoli do tego pułapu, natomiast Opolszczyzna goni średnią krajową. Zrobiła w tym zakresie wielki postęp. Myślę, że w ciągu 2 lat osiągniemy poziom średniej krajowej. No to natomiast nic ponad to. To znaczy widzimy w tej chwili, jak nie musimy być
prymusem w tym Nie przypadku. musimy być prymusem i nie chcemy być prymusem. To panie marszałku, ostatnia kwestia. Gdyby popatrzeć na te plany inwestycyjne, wiemy, ile takich turbin będziemy mieli jakby docelowo w regionie? Mniej więcej. Tak wiemy, według rozpoznania, według planów, które do nas trafiają, tych turbin miałoby powstać około 1000, dokładnie 990 chyba 6. Natomiast to jest nierealne. Nie sądzę, by wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane. Jeżeli połowa z nich będzie w ciągu najbliższych lat realizowana, to i tak będzie sukces. A informacje o sytuacji w Grodzkowie oczywiście na antenie Radia Opole. Naszym gościem był dzisiaj wicemarszałek Tomasz Kostuś. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie.